Witajcie. Dzisiaj odcinek dla ciekawskich. Otóż wchodzimy na strychy. Jeden, drugi, trzeci, a na koniec będzie jeszcze mała niespodzianka. Niestety na strychu nie ma żadnego okienka, a tylko takie małe coś, ale mam nadzieję, że będzie coś widać. Jak niektórzy też pamiętają, rok temu nagrywałem odcinek, którym pokazywałem tak siedlisko mniej więcej dookoła, czyli wszystkie budynki, jakie tu są oraz jak wyglądają w środku. Ale o tych stryszkach po prostu zapomniałem. Nie miałem wtedy drabiny, nie miałem jak się wspinać. Potem w lecie był taki odcinek, gdzie widzieliście, ile tu lata szerszeni, więc też się bałem. A teraz mam nadzieję, że je wszystkie wymroziło. Zresztą tu widać co nieco, więc dzisiaj do odważnych świat należy i wchodzę na górę. Drabinę mam już ustawioną, no to pora wejść do góry. Mam nadzieję, że aparat nie zgłupieje i ta różnica w oświetleniu nie będzie aż tak duża, ale zobaczmy. No, jest w miarę okej. Pierwszy rzut oka, no widać jakieś stare ubrania, jakieś śmieci, tam jakieś też włóczki. No, jak to na starych strychach, pełno wszystkiego, a szczególnie różnego rodzaju gromadzonego przez lata badziewia. Chociaż, nie powiem, strych nie jest jakiś pełny. Widać, że kiedyś musiał być sprzątany, bo tutaj przynajmniej na tej części jest pustawo. Tutaj co stoi? Jakieś... Aha, jakaś skrzynka chyba po radiu. Tak, widać, że jakieś resztki radia. A co więcej ciekawego? Czy w ogóle coś ciekawego tu jest? No przejdźmy dookoła i zobaczmy w ogóle, czy to jest stabilne. Wydaje się stabilne, no ale będę raczej chodził po tych balach. Tak z ciekawości jeszcze patrzę, w jakim te bale stanie są. No wyglądają bardzo solidnie. Jeżeli chodzi o dach, no to też tutaj wszystko jest ok. Co prawda nie są to jakieś super jakości bale i super grube, no ale są zdrowe. Te deski, na których jest papa, też wyglądają ok. No cóż, no nie jest źle. W najgorszym stanie, no oczywiście jest ta ściana północna. Tutaj ewidentnie widać, że ten bal, który był przy samej ścianie, przegnił. No, nie wiem, zobaczymy. A tu co? Aha, są jakieś, widzę, resztki czerwiu, nie wiem jak się do końca larwy nazywają, szerszenia i os. Kurde, jakieś wielkie jajko zjedzone. No, co dalej? Tutaj widzę też coś jest na... Aha, tu jest jakaś bańka, widzę os. No, trzeba będzie się tego pozbyć. Ale to pewnie nie dzisiaj. Okej, okay, no tu nie jest źle. Bardzo mnie cieszy to, że przede wszystkim te deski i te bale są w dobrym stanie. No to znaczy, że jakoś super pilne nie będzie pokrywanie dachu na nowo. Jak się uda w tym roku, no to ekstra. No jak nie, no to w przyszłym. Zobaczymy, jak to po prostu wyjdzie. Bo nie jest źle. Bałem się o to, a szczególnie to miejsce, zaraz, gdzie ta papa była zerwana. Ono było gdzieś tutaj, ale nie widać ani żadnych zacieków, ani nic podobnego. Raczej jest wszystko w porządku. Uf, i całe szczęście. Ok, rozejrzyjmy się, co jeszcze widać tutaj. A co to jest? Nie mam żadnego pojęcia, szczerze mówiąc. Jakiś syf po prostu. Syf X. Co? Znowu ślady po osach i szerszeniach. Chociaż tak się rozglądam. No i tej dużej bańki no nigdzie nie widzę. Nie wiem. Pewnie jak będę tutaj sprzątał mocniej, to się okaże. Lekcja 47. O owadach. Ciekawe. No dobra. Co tu jeszcze? Jakieś stare widzę
Gałganki, włóczki. No i znowu, kurczę, dużo jest tego widać. Ewidentnie te szerszenie tu musiały być. Pytanie, czy jeszcze gdzieś są. No ale to się pewnie okaże na wiosnę albo znowu w lecie. Na razie nie widać. Więc ów. A to co, jakiś stary obrazek? Tak, chyba stary Chrystus. No, wezmę to na górę. No, ale nie wiem, czy coś z tego jeszcze będzie. Jakaś stara torebka, walizka. Ech, no ale pusta, oczywiście. Bez skarbów. No, wygląda to jak wygląda. Tragedii nie ma, ale syfiks oczywiście spory. No dobrze, tutaj zajrzałem. A nawet widać jeszcze, jak papa tutaj lepik, znaczy od papy, zaciekł, więc faktycznie jak oni robili ten dach, zmieniali tą papę, to zrobili to porządnie i to fajnie. No dobrze, tutaj skarbów nie ma, zatem idziemy dalej, teraz na oborę, na tą murowaną z cegły. I uwaga, uwaga, co jest tutaj? No, słoma. W zasadzie resztki, kawałki słomy. Jakieś pewnie, które były przechowywane dla zwierząt. Stare belki. Jeszcze widać w całości. Kupa siana, kupa słomy. Tak się tutaj rozglądam. No, strasznie miękko się chodzi. Trochę niepewnie, szczerze mówiąc. No, ale wiem, że tutaj jest stropiec murowany, więc na pewno solidny. Rozglądam się za jakimiś ciekawostkami. No, ale tutaj praktycznie poza ogromną ilością siana i słomy, no, nie widzę nic ciekawego. Tu coś leży. Aha, to po prostu stare korytko i tyle. Dach. No, dach też wygląda solidnie. Belki tutaj nawet, powiedzmy, że grubsze niż tam były. Sparte też podwójnie. A, tu jest jakiś, aha, prześwit, trochę za duży. I tu prawdopodobnie kapie. Tak, tu na pewno kapie. Więc trzeba będzie, brakuje tego gontu. Tego, co nakrywa płyty, które się łączą w tym kawałku, więc trzeba będzie to poprawić na 100%, bo tutaj widać tak gorszy fragment. Jeszcze tak się przyglądam na konstrukcję tego budynku. Kurczę, i naprawdę on jest mega solidnie zrobiony. Tutaj widać jakieś dodatkowe słupki. Na tym, no, ewidentny beton. Tutaj jeszcze cegłówki. No i dopiero te bale, te legary. Nieźle nawet, powiem szczerze. Ten budynek jest super solidny, bo widać było to i po piwnicy, i tutaj po grubości ścian, jak wierciłem, jest nieźle. Aha, a propos piwnicy, to w sumie w piwnicy znalazłem jedną ciekawostkę, której wtedy nie pokazałem. Teraz oczywiście tą piwnicę mam już posprzątaną, ale zaraz zobaczycie zdjęcia, a szczegóły w napisach. Ta skrzynia to była chyba najciekawsza rzecz z piwnicy. No, były też jeszcze jakieś drobiazgi, no ale drobiazgi to pomijam. No i został trzeci strych, czyli tutaj, w tym budynku, kurczę, najstarszym, jeżeli chodzi o obory. No i tutaj spodziewam się, że będzie to w opłakanym stanie, ale próbuję przestawić drabinę, no i włażę. Tutaj trzeba na pewno będzie ostrożnie wchodzić, o ile w ogóle będzie się dało wejść, to otworzyć. Okej, otworzyć otworzyłem. No i chwila prawdy. Tutaj drzewo przegnite. A w środku? A w środku też zarwany sufit. No i praktycznie tylko siano. Znaczy jakieś resztki.
więc nie ma po co tam wchodzić, a nawet strach po tych deskach. Rzut okiem jeszcze na dach. No konstrukcja też wygląda solidnie. W sumie to pewnie jeszcze parę albo paręnaście ładnych lat nawet w takim stanie by powstało. Na koniec obiecałem jeszcze jedną rzecz, a ta ostatnia rzecz, mała niespodzianka, jest tam z tyłu, na działce obok. Idziemy! Jak się dobrze przyjrzycie, to obok tego, co kopałem, no oczywiście jest nieużytek. A na tym nieużytku, no taka podejrzana górka, która no widać, że się wywyższa poza cały ten teren. Tutaj też są jakieś stare doły. W sumie nie wiem, po co te doły. Być może to były kiedyś kopce na ziemniaki albo coś takiego, bo tutaj teren jest też troszeczkę wyższy niż wszędzie indziej. No ale mniejsza z tym. Podejdźmy do tej magicznej górki. Pewnie zaraz się pojawi. No już widać. Stara piwnica murowana z cegły i kamieni, obrzucona betonem. No, wejście jest bardzo nisko, dosłownie może pół metra i trzeba się schylać. Aha, a tu co? Oczywiście, że jak zwykle wszędzie dookoła śmietnisko. No i spożywanie widzę też się jakieś tu odbywało. A co to za dziwna kość? Ale raczej zwierzęca. No, co tu jest? O, jakieś garczki w sumie. A, ale szkoda, popękane. Fajne dwa stare garczki by były. No, ale w takim stanie, no, to już chyba tylko taka naprawdę marginalna ozdoba. Okej, tą piwniczkę pewnie też trzeba będzie kiedyś sprzątnąć, ale mówię, tyle jest tu rzeczy do zrobienia, że zawsze brakuje czasu na to. Opa! Jakoś wyszedłem. No i cóż, taki mały spacer. Spacer po miejscach, których do tej pory nie pokazywałem, a sam tu nie byłem. No, myślę, że na tych strychach to chyba tylko raz byłem, jak to kupywałem, a potem już nie. Więc dla mnie też takie odświeżenie pamięci, no i przede wszystkim sprawdzenie, co z tymi szerszeniami. No ale gniazda nie znalazłem. A sama skrzynia oczywiście jest dalej i czeka sobie na lepsze czasy, w lepszych warunkach niż w piwnicy, gdzie mogła gromadzić się wilgoć. A tutaj mam nadzieję, że przetrwa dłużej. A w środku? No, po prostu graty.